Parkowanie wokół klasztoru na Jasnej Górze w weekendy może być wkrótce płatne. Taki pomysł ma Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie. Na razie to bardzo wstępne plany, co do realizacji których konieczne jest przeprowadzenie adekwatnych analiz. Taka też została zlecona. Chodzi przede wszystkim o to, by rotacja samochodów w najbardziej uczęszczanym miejscu Częstochowy była większa. Fatima Orlińska. Zmiany w strefie już objętej płatnym parkowaniem miałyby również ułatwić życie mieszkańcom pobliskich kamienic, którzy wówczas mogliby w weekend swobodnie parkować przy swoich domach. Ruch wokół Jasnej Góry, zwłaszcza w niedzielę, jest spory, bo parkujące tam nieodpłatnie samochody pielgrzymów blokują miejsca postojowe nawet na cały dzień. Nie da się zaparkować. Nie ma opcji tak naprawdę. Darmowego parkingu dla mieszkańców tutaj nie ma, jedynie gdzie to można tu w oficynach gdzieś sobie zaparkować, ale to też nie każdy może, bo właściciele też nieraz nie wyrażają na to zgody na przykład. W sumie powinien być płatny tak naprawdę ze względu na ludzi, którzy tutaj parkują, którzy tu mieszkają, na te biznesy wszystkie i wszyscy muszą gdzieś sobie zaparkować tak naprawdę, więc jeżeli mieszkańcy mieliby te parkingi powiedzmy bezpłatnie, to jestem jak najbardziej na tak, żeby te parkingi były płatne w weekendy. No w tej chwili nie ma, ale w weekendy jest. Bo zostawiają, idą na cały dzień i tak dalej, także nawet dla mieszkańców nie ma gdzie zaparkować. Płatne parkowanie w weekendy w tak zwanej strefie jasnogórskiej miałoby dotyczyć między innymi ulic Rynek Wieluński, Wieluńskiej, 3 Maja, Siedmiu Kamienic i Świętej Barbary. Jak podkreśla przedstawiciel ZDM, zmianie docelowo nie ulegnie taryfa opłat. Korzyści w takim rozwiązaniu widzą również lokalni przedsiębiorcy. No może by miało, bo może ludzie parkowali tutaj na nieszczerzonych, czyli na nieszczerzonych, niepłatnych, czyli na chodnikach. No, bo to też się zdarza, że jak są miejsca zajęte, to ludzie tutaj parkują. Czyli poza wyznaczonymi miejscami. No oczywiście. Kiedy realnie podstrefa w strefie zacznie obowiązywać, na razie nie wiadomo. Pomysł obecnie jest na etapie analiz, które Zarząd Dróg Miejskich zleci do realizacji. Jeżeli w przyszłości Rada Miasta przyjmie uchwałę, różnice mają odczuć nie tylko mieszkańcy, ale i właściciele lokalnych odpłatnych parkingów. Nie ma też planów, by tę strefę płatnego parkowania poszerzać. To jest tylko i wyłącznie w ramach tej strefy, która działa aktualnie. Jak mówię, wąski kwadrat, kilka ulic, tam gdzie występuje zjawisko takie, które no, nie powinno występować, albo jeśli występuje, to trzeba je uporządkować i przy okazji jeszcze dać potencjalnie zysk miastu. Nasze przypuszczenia to jedno, ale jednak twarde dane muszą nam potwierdzić to, że rzeczywiście jest to uzasadnione, jeśli chodzi o interes miasta, interes mieszkańców, no i jeśli chodzi o interes ekonomiczny. Według wstępnych informacji wyniki analiz mają być znane po wakacjach.